Widziałeś miasta, w których nie ma czym oddychać, w których nic nie widać na odległość wyciągniętej ręki? Zatrute wody i powietrze, wypalane lasy tropikalne, wyjaławiana ziemia, zwierzęta ze śmiertelnym łóżku. Siedzisz w swojej ekskluzywnej kapsule, zabezpieczony przed brudem tego świata. Odwracasz oczy, nic na to nie poradzę. Tak już jest i będzie. To wyciągnięte z kontekstu. Otóż nie. Nic tutaj nie jest wyciągnięte z kontekstu. Wiele lat nie zauważałem tego oddechu, natomiast od kilku lat zaczynam go nie tylko zauważać, zaczynam go po prostu słyszeć, zaczynam je powstrzymywać, zaczynam go tracić i okazuje się, że strata oddechu, co jest właściwie logiczne, to jest największa strata, jaka może być. Myślę o Marcie, o mojej przyjaciółce, która odebrała sobie życie przez powieszenie. Myślę o tym momencie, kiedy zabrakło jej oddechu i zastanawiam się, czy walczyła o oddech, czy miała taką możliwość i taką chęć, żeby walczyć o oddech. Przeczytam. Bliskich. Parę rzeczy
Pasta do zębów. A? Alkohol. Idziemy razem przez las. A teraz poproszę was o podejście. Tutaj do syna. Każdy jest inny, każdy jest niepowtarzalny. Każdy z was, poproszę, przygotowuje swoją indywidualną kompozycję wartości, których nie może zabraknąć. Bardzo Państwu dziękuję za naszą wspólną podróż. Obiecuję, że kolejna będzie również cytująca. Tu specjalnie jest do Państwa.